No siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pięknym, bożym odcineczku z serii Koledzy Pomiędzy. Moi drodzy, startujemy na szybkości Ursusem, bo nie ma czasu. Rozchodzi się, moi drodzy, o to, że dzisiaj jest upragniona akcja Buraczana. I teraz tak, na poprzednim odcinku widzieliście stóg, stóg był, teraz już nie ma tego stogu. Słomy, wszystko zostało zebrane i sprzedane, bo doszliśmy do wniosku, że za to możemy się po prostu złożyć i coś fajnego sobie sfinansować, coś tam dołożymy i będą nowe sprzęty, będzie karma, także na spokojnie. Co jeszcze? Jeszcze coś chyba było zrobione, ale mi się teraz wyleciało z głowy się. I lecimy, moi drodzy, na akcję Buraczaną. Tak jak mówię, wypożyczoną, miała być wypożyczona, o tym wspominałem, maszyna. Miała być wypożyczona z cukrowni. Mają nową. Tak więc na spokojnie dalibyśmy radę. O, już jedzie. Dalibyśmy radę tam coś sensownie porobić. A, już wiem, co chciałem mówić, że przed tym odcinkiem no byłem właśnie to mulczować, bo na szybkości nie było czasu właśnie, żeby w ogóle nic tutaj włączać kamery. Witaj, sąsiad. Nie ma. Nie było po prostu możliwości, żeby... Weź sobie 10 zostaw na tym pomacie, jak możesz, albo coś. Ale to ja sobie tu będę gazował. To jest 10, okay. Tak jak teraz? No. Dobra. To nie jest 10, ale zwiększę się. Zwolnij. O, czekaj, bo się muszę przybliżyć. Dobra. Trochę patola, ale nie będzie. Robiłem to na szybkości, bo moi drodzy, był problem właśnie, że ta maszyna niestety nie jest w stanie mi tutaj zapewnić. Nie. Co? Może nie pojechał, prawie wysypał. Patrz, jak jeździ. No przecież no patrzę. Nie, no ja widzę stąd skóry i... To źle widzisz, bo ja widzę dobrze. Ślepy. No. Nawrócę. Nawrócę. No i ta maszyna po prostu nie dawała rady z łęcinami. Trzeba sobie po prostu to z tym jakoś poradzić. Kurwa, panie! Biegi mi się po... Burta połamana będzie. Kto to będzie naprawiał? Nie, w to mi poszło. Te ruskie mają biegi porąbane. Ja coś myślę, że to za chwilę będzie full dla tej przyczepy. Ty, panie, nie rób mi jaków. No się staram się, ale tak jedzie się. To ty się do mnie nie dostosowywuj, tylko ja się do ciebie dostosowywuję, nie wiem czy o tym wiesz. Ja jadę tu w tym wyrobisku i... No, to się dostosowywuj. Dobra, full, panie, stop. Teraz czekaj na mnie, ja sobie jadę to wysypać, czekaj na mnie. No i tak. Pierwszą przyczepkę buraczków. No, zobaczycie, że tutaj jednak wyjdzie trochę tych buraków i faktycznie będzie roboty. Teraz się kurczę tak obawiam, gdzie to wysypać. W sumie zawracam. Wysypię sobie to na pole, bo tam nie będę sobie grać u podwórka.
A, bo tu chciałem skręcić. Czy się jeszcze tu złamiemy? Złamiemy się. Jadę z powrotem na pole, tylko może od innej strony. Na łąkę sobie to wysypię. Tam od góry. Będzie mi lepiej. Może się nie sturlają. No bo tam na gospodarkę, no to nie mam co tego ładować kompletnie, bo po prostu wyjdzie z tego. Wyjdzie z tego zamieszanie, bo będę zaś musiał to ładować, będę musiał to przekładać. Tam nie ma miejsca po prostu na takie rzeczy. Walniemy sobie tutaj na tą naszą łąkę. No, tu jeszcze sąsiad. Kłaniam się nisko ponownie. Sąsiad ponownie tutaj robi się ciąg dalszy z magazynu. A nie, po co na łąkę, syp na pole. Nie na pole. No tutaj będzie wykoszone. Bo co będziesz sobie zagracał łąkę, przecież będziesz sieku jeszcze. Szkoda trawy. A tu se pierdyknę, bo tutaj jest tak. Czekaj. Może B. Szliśmy siód. A tu, czołem, cześć. Wiesz, ty taki dzisiaj nieprzytomny. A bo ja się patrzę w drugą stronę, myślałem, że tu żyjesz gdzieś. Dobra, wiesz co, ja jadę po sieczkarnię, nie? Co byś robił? Ja przyprowadzę, to będzie nacięcie kiszonki, nie? A. No to dobra. To będziemy ciąć, bo tu jest w sumie, mamy trochę tych łonek, to będzie co robić. No. Tylko wiesz, to jest, że do, tak, że kukurydzę tniesz, nie? A, dobra, dobra, to w ten sposób. Dobra, słuchaj, ja nie mam głowy do tego, zalatany jestem, słuchaj, tu mi majster czeka. Pieniądze lecą. Trzymaj się, czyś. Liczę piątkę od godziny. Piątkę za godzinę? Panie, drogo. Cię streszczę, bo jeszcze mam całą wieść do oblecienia. Na pożyczonym sprzęcie oczywiście. Kurde, nie rób mi jaków, panie, bo to pieniądz jest. Fajnie, rzeczywiście. No, nie wolno. Z kabiny też nie widać. Ja panie na luzie jadę. Jadę szybciej jak pan. Gazu nawet nie daję, pcha mnie ciężar. Pod górkę? A nie, z górki. No z górki masz tu, gdzie to panie? Ale tu na przód trzeba dać, bo mnie będzie nosić, jak będę jechał. No, czekaj. Chyba nic nie jedzie, dawaj, dawaj. Ty, to... Aha, bo tu... No! Kruca bomba, panie. Już nie poprawię, nie poprawię. Jedź.
Mieć. Bo buraki się marnują. Nie leci. Dzieci nie leci, leci. Tarata. Dobrze jest, nie ma źle. Wyśpiesz. Ty to by to ze dwa... Dwie przyczepy, to ja myślę, że ze cztery przyczepy mogą być. Tak mało jak na buraki. Jak mało? Z takiego pulka? Cztery razy po tu masz ile? Chyba z 5 ton? To panie. A ty gadasz, to jest moja ma 5 z burtami. Tak? A to ta ile będzie miała? Tak, bo full chyba. Dwie. Z dwie masz. Albo 3,5. I 3,5 pewnie. Kurde, dyszel połamę. Się śpieszę. Dobrywa. Ty panie, ale tutaj mijaki też byś pokroił. Nie, mnie to nie obchodzi. Co? Pan żeś tu do końca nie dojeżdżał? Na taką skalę nie poprawię. Jaką skalę? Małą skalę. Panie, burak to burak, to tak jak pieniądz to pieniądz. 50 zł za tunę. Za pieniądze. Dawaj. Panie! Co? Bo jest sprawa dobra. Jest. Tak. Trzeba zrobić zdjęcie pamiątkowe. Nie ma czasu. Jest czas. Dawaj. Ja się nie zatrzymuję. No dawaj ci być. Dobra, dawaj, siadam. Mam jeszcze zdjęcia rejestracji zrobić, będę rozpoznawać. To byłeś pan sławny. Nie, firma nie kazałaby tak robić. Nie. Co milion? Niu-niu, powiedziałem. Niu-niu, nie milion, no. Niu-niu? Niu-niu. Tam jest niu-niu. Ja jestem niu-niu. No, jedzie sąsiad. Pojechał. A ty gdzie mi? No dobra. Nie. Broki się marnują. Wieś pan, wysypiesz.
Dawaj, dawaj, dawaj. O, kruca popłuca. Co to za cudo? Kupił się szkarnie. Matko Boża. Nie oglądaj się jej. Ja się oglądam, bo... A tu mi się kręci kierownica jak... Ale bo tu drzewo mam. No idzie, jedziesz. No. No bo drzewo mam. No i co? Uziwa. Panie. Piąty bieg trzeba zarzucić. Ekspresowo trzeba to robić. Nie no, nie wyrabia. Nie mogę szybciej. Kurde. Daj mu miodu, a nie. Myślisz, że to chce? Jak Polonez chciał, to by nie chciał? To jest ruskie. To ja wiem. To ruskie, to gówno. Gdzie mi jesteś z tym? Szybciej, szybciej, sznela, sznela. To ty szybciej nawracałem. A ja już nawróciłem, a ty co? No ja już też jestem, pa. Kurwa, a znowu burta. Ja nie liczę na to. Panie, to chyba za fliko będzie robione. Ty! Nie masz włączone. Ja nie mam włączone? A no rzeczywiście. Kruca, jak ci zaraz w łeba szczelą. Nie opuściłem. To jakieś poromane ruskie dziadostwo, ja tu zawsze się mylę. Ja pierwszy raz tu siedzę. Może no, chłop pracuje tyle lat na cukrowni i co? Co prawda nowy sprzęcior, no ale... No nowy, no i pierwszy raz widzę. Tak to żebym robił na kopatce. Zamknąć drzwi go. No, dobrze, że wpadłeś teraz na ten pomysł, bo tak to kufa cała brudna w kurzu. Co to nie sypie? Panie, zapchało się. A może pełno masz? Nie. Może być. Co za ham? Teraz mi to zebrać, to mi wyrzucił. To nie ma zbiornika, przypominam. To mogłeś poczekać, panie, a nie takie. Panie, tu są tak terminy gonią, ja jadę już. A, nie, za pieniądze jednak poczekam. Panie, ja tu nie zapłacę całości, w życiu. Daj 500 i będzie dobrze. Jaś, bo zaraz jak wyjmiesz padla z Lublina, to dostaniesz po bicie. Jak sąsiada? Panie, za taką robotę i to jeszcze sąsiedzko. No, powiem ci. Czekaj, niech ja tylko lapę włożę. Dobra, jeszcze wrócę. Uuu. Ale by go potrącił. Ja cię przejadę. Bo ci on pobiegł, to przybijam. Tylko spróbuj. Jeszcze wrócę. Chłopco wróci z ekipą łysego. No. I to chyba byłoby, moi drodzy, na tyle w dzisiejszym materiale. Będziemy działać jeszcze właśnie
z tymi buraczkami, będziemy je może opylać gdzieś. Także... Także tak. Także przed niedzielą mam nadzieję, że zdążymy. No. Dobra, moi drodzy, także to jest wszystko tutaj porobione tak, jak powinno być. No i jestem mega zadowolony. Także zobaczymy, co przyniosą następne dni. Także do następnego. Trzymajcie się, cześć.